Cześć wszystkim! Dzisiaj zabieram Was na Mercato włoskie. Zobaczymy, co można kupić na włoskim Mercato, jakie są ceny i no i zobaczymy, czy Wam się będzie podobało. Zaczynamy! Jesteśmy na Mercato. Nie ma dzisiaj nawet dużo ludzi. Zazwyczaj są tłoki, ale to na pewno dlatego, że dużo osób jednak kupuje teraz na promocjach w sklepach. Jak widzicie, możemy zobaczyć, to jest taki akurat stragan, gdzie ma rzeczy markowe. O, zaraz Wam pokażę coś fajnego. Na przykład tu mamy kurteczki za 29 euro. Zobaczcie, jaki piękny płaszczyk. Płaszczyk z naf-naf. Bardzo ładny. Za jedyne 29 euro. Tu możemy kupić bardzo ładne buty za niedużą cenę. Jak widzicie, 30 euro za parę butów. Są to różne buty oryginalne z różnych firm, jak Guess, Calvin Klein, Bruno Premi. Gabriele. Tutaj pani ma rzeczy z Desigual. O, jakieś śliczne futerko. Są piękne ubrania. Troszkę drogie. Jak widzicie, na Mercato włoskim można kupić rzeczy taniutkie za euro 2, ale i za 100. Przykład ten. Płaszczyk jest po prostu śliczny. Odkryjmy razem cenę. 35 euro. To naprawdę niedużo. Jest też taki, też jest bardzo ładny. Piękna też ta kurteczka. Vieni vedere. O, jaka ładna. Ile kosztuje? 30% zniżki od 89. Bardzo ładny, prawda? Śliczne. 50 euro. Patrzcie, jakie piękne to jest. Bardzo modne w tym roku. Takie palto włoskie. Naprawdę piękne. I ile kosztuje? Odkryjmy razem cenę. 69 euro. 35 euro. Naprawdę super. Są też rzeczy za połowę ceny. Bo na przykład mają jakiś defekt, tak jak ta bluzeczka. To body, które bardzo mi się podoba. Kosztuje tylko 3 euro. Są też piękne spódnice. Jak widzicie, niektóre skórzane. Zobaczmy je. Aja. Też za 3 euro. Czapeczki, a tu jestem ja! Tu jest wszystko za 10 euro. I są i kurteczki za 20 euro, które przypominają te z Zary. Widzicie? Zaraz przymierzę jedną. O, jaka fajna, za 20 euro. To jest takie stoisko z rzeczami troszkę droższymi, ale są naprawdę dobrej jakości. Jak widzicie, buciki są przecenione i torebeczki. Torebeczki kosztują 50 euro, bardzo ładne. I sukienki, a patrzcie, jaka ładna ta kurteczka. Tak na wiosnę i na jesień. I kosztuje 52 euro. Bardzo ładnie. Ciao.
Znalazłam stoisko ze szklankami. Patrzcie, jakie fajne. 6 szklanek, 5 euro. Także wybiorę sobie kolory, które chcę. Patrzcie, jakie piękne są te. To naprawdę jest piękne. I ta sukienka. Gabriele! Ta sukienka też. Ile kosztuje? Też duże rzeczy od Chińczyków. A tu na przykład mamy stok takich bardzo drogich firm. Chodź, Gabriele. Jest Winset. Jak widzicie, jest Fred Perry. Jaki piękny sweterek. 20 euro. Są różne, podzielone na kolory. Są też kurteczki. Bardzo lubię też to stoisko, bo tutaj jest bardzo dużo biżuterii, pięknej biżuterii, jak widzicie. I każdy kolczyki kosztują 5 euro. Są też torebeczki. Wszystko pod kolor. Bardzo dużo kolczyków. Rękawiczki. Tu są futerka. I są to futra prawdziwe. Na włoskim Mercato można kupić też bardzo dużo jedzenia. Są rzeczy gotowe, przygotowane już, jak ryby, kurczak, frytki, ale są i sery, bo Włosi uwielbiają sery. Pod każdą postacią. I naprawdę na Mercato można skupić sery tanie i bardzo dobre. Często kupuję cukierki różnego rodzaju dla moich dzieci. Ceny są naprawdę bardzo, bardzo interesujące ze względu na to, że na przykład za miesiąc kończy się data ważności. Także bardzo się opłaca kupić, także dzieci to jedzą w ciągu jednego tygodnia, a cena jest wielokrotnie, czasami o połowę niższa. Widzicie sery? Naprawdę to jest niebo dla podniebienia. Serów jest naprawdę wiele rodzajów. Jak widzicie, Rosa Camuna, prosciutto, prosciutto cotto. Są też takie pikantne, z pieprzem, z papryką. Jeśli będziecie we Włoszech, to polecam Wam kupić jakiś dobry ser i spróbować sobie. No i koniec naszego spaceru. Teraz idę do domu. Coś tam dzisiaj kupiłam, ale nie za wiele. Bo z Gabriele, który robił kaprysy, niewiele się dało oglądnąć. Ej. Dzisiaj Wam się prezentuje natural look. Jak widzicie, zero makijażu, zero BB cream, nie, nic. Tak jak wstałam, ubrałam dziecko, ubrałam się i ruszyłam na podwój Mercato, żeby Wam pokazać. Jak widzicie, coś udało mi się kupić. Nic wielkiego, myślę, że za tydzień skoczę, żeby coś tak kupić więcej, ale nie jest źle. Widząc, że w ogóle nie miałam nic kupywać, bo chciałam Was tylko oprowadzić po włoskim Mercato. Dzisiaj mamy piękny dzień słoneczny. Teraz jadę na inne zakupy do domu. To mój pierwszy taki filmik w trakcie chodzenia. Może następnym razem, jak go będę nakręcać, to nie będę brała mojego syna razem ze mną, bo było to troszkę utrudnione jego ciągłym kapryszeniem i uciekaniem. Następnym razem się trochę postaram. Na pewno jak zacznie się nowa kolekcja wiosenna albo zimowa, wiosenna albo letnia, to na pewno zrobię nowy filmik, bo będą rzeczy ciekawe i godne uwagi. To tyle. Cześć Wam! Cześć!